Województwo, powiat, miasto, gmina, czyli samorząd Polski, to dość mocno skomplikowane połączenie różnych składowych, których centralnym elementem powinien być zawsze mieszkaniec. Od wielu lat szukam odpowiednich składników, które złożą się na inteligentny samorząd, który nie będzie kojarzył się wyłącznie z wdrożonymi nowinkami technologicznymi, ale potocznie nazwana smartność przeniknie procesy organizacyjne, zarządzanie infrastrukturą, środowiskiem naturalnym, a skończy się jak za magicznym dotknięciem różdżki większości mieszkańców. Dla mnie samorząd, niezależnie od jego wielkości, to zbiór zawierający podobne składowe środowisko naturalne, infrastrukturę, technologię i przede wszystkim człowieka w samym jego centrum. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Sebastian Grabowski. Od ponad 20 lat żyję, zajmuję się nowoczesnymi technologiami. Sztuczna inteligencja, internet rzeczy, czy też sieci najnowocześniejszej generacji. To wszystko było przedmiotem mojej pracy zawodowej, mojego hobby oraz mojej pasji. Przez prawie 20 lat zarządzałem ogromnymi zespołami inżynierów, projektantów, marketingowców, sprzedawców, którzy zarówno technologie, o których mówiłem szybciej, tworzyli, ale również je sprzedawali. Niezależnie od tego prowadzę swoją fundację Architects.pl, z którą ustanowiliśmy największy w świecie rekord Guinnessa w lekcji o nowych technologiach implementowanych w miastach. Parę tysięcy dzieciaków w Polsce oraz na Litwie uczyło się, jak implementować technologie w swoich małych ojczyznach. Niezależnie od tego w roku 2019 odpaliliśmy jeden z najciekawszych projektów w tej części Europy, czyli inteligentny samorząd Change the Game. Parę dziesiąt tysięcy ludzi młodego pokolenia uczyło się, jak wykorzystywać nowoczesne protokoły, programowanie do wizualizacji oraz zastosowania technologii do pomiaru oraz zarządzania środowiskiem, w którym żyją. To wszystko wiąże się cały czas z technologią, która dla wielu z nas ma cały czas wymiar jednej wielkiej zagadki. Niektórzy uczą się ją stosować, jeszcze inni obawiają się, jak ona zostanie zastosowana. Pamiętajmy o tym, że dobra strategia oraz poprawna implementacja oswaja technologię i naprawdę rozwija miejsca, miasta, w których żyjemy. Bardzo często spotykam się z takim podejściem, że technologia kojarzy się tylko z dużymi miastami, takimi jak Wrocław, Warszawa, Kraków czy też Łódź. A przecież technologia wytworzona raz jest jednym z najbardziej demokratycznych narzędzi, bo może być implementowana wszędzie tam, gdzie jest na nią popyt, czyli w miejscowościach małych, malutkich. Przykładem miasta o średniej wielkości jest miasto Pułtusk, w którym dzisiaj jesteśmy. Przepiękna miejscowość, która charakteryzuje się bardzo ładną starówką. Samorząd Polski to 16 województw, 314 powiatów oraz 2477 gmin. To całe bogactwo jest otwarte na innowacje oraz otwarte jest na nowości, które w stanie są mobilizować, aktywizować, usprawniać, a finalnie dawać konkretne oszczędności dla mieszkańców oraz dla włodarzy. Dlatego też postanowiłem utworzyć kanał Miasto Miasto, który ma nas przeprowadzić, zaprosić Was wszystkich w podróż po polskim samorządzie, ażeby zarówno tłumaczyć oraz pokazywać nowoczesną technologię, która ma szansę w tych naszych miastach się wdrożyć, oraz pokazywać osobowości wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy stoją za tymi fenomenalnymi wdrożeniami.